na tym treningu bardziej skoncentrujemy się, uderzymy na naszą górną część naszego ciała. W tym celu niezawodne będą bardzo popularne, lubiane pompeczki. I tu też postaramy się wykorzystać każdą fazę ruchu. Czyli jesteśmy w poprawnym podporze przodem. I jedziemy sobie powoli do dołu, wykorzystując ekscentrykę. Starajmy się znowu policzyć sobie gdzieś tam w myślach do czterech. Raz, dwa, trzy, cztery. Zatrzymajmy się na chwilę w tej pozycji. Dynamicznie do góry. Hop. Powtórzmy. Znowu wolno do dołu. Spokojnie, nie spieszmy się. Ta ilość powtórzeń nie musi być aż tak duża, ale forma powinna być nienaganna. Starajmy się to wykonać naprawdę dobrze technicznie. Jeszcze raz. Wolno do dołu. Jedziemy. Brzuch napięty, pośladki, całe ciało. Elegancko w dół schodzimy na 4 sekundy. Przytrzymajcie sobie. Raz, dwa. Dynamicznie do góry. Wykonaj 8 takich powtórzeń. Bądź mniej, jeżeli będziesz widział, że pływasz już na tych pompkach. Nie wysilaj się, nie przeciągaj tej izometrii. Staraj się troszeczkę, może nawet na początku szybciej zejść do dołu. No ale podejmij wyzwanie. Spróbuj faktycznie w 4 sekundy do dołu schodzić, przytrzymać 2 sekundy. Mocno, dynamicznie ruszaj do góry. Następna rzecz, planki. Też można wykonać to praktycznie wszędzie. Postarajmy się złapać dobrą pozycję na ziemi. Hop. No i tak, żeby ten plank nie był jakiś mega nudny, to możemy wiele z nim robić. Możemy sobie raz prawą, raz lewą rękę prostować. Dołożymy dzięki temu ćwiczenie antyrotacji. Warunek, żeby jednak to ciało zostawało cały czas równolegle w stosunku do floru. Wykonaj 5 wyprostów prawej, 5 wyprostów lewą ręką. Wracając do naszych pompeczek i jeszcze korzystając z właściwości antyrotacyjnych ćwiczenia, możemy robić pompki na jednej nodze. To też pozwala na dołożenie pewnego rodzaju ruchu antyrotacyjnego. Byłoby to kolejne ćwiczenie dla nas. Korzystając z dwóch ręczników i dobrodziejstw czystej podłogi, można skonstruować sobie taką maszynę do ćwiczeń mięśni brzucha. Klęczymy na jednym ręczniku, bądź też bez. Drugi ręcznik dociążamy ramionami. Brzuch mamy napięty. Idziemy sobie daleko do przodu. Hop, wracamy do tyłu. Hop. I znowu jedziemy do przodu daleko. Ściągamy do tyłu. Staramy się wykonać to ćwiczenie w ten sposób, żeby biodra nam nie opadały do dołu, żeby ten brzuch jednak był cały czas napięty. Wykonaj 8-10 poprawnych ruchów. Jeżeli to ćwiczenie chciałbyś bardziej zintensyfikować, można unieść stopy, można spróbować odjechać również troszkę nogami, dociągnąć wszystko w przód. I jeszcze raz. Hop, odjeżdżamy. Dojeżdżamy. Hop. Hop. Dobra. Zrób 3 serie po 8 ruchów. To w zupełności powinno wystarczyć, żeby zaangażować Twój kor. Z tymi pompkami to jest też tak, że oprócz formy fizycznej oczywiście, której nabierzemy ćwicząc, bo czasu nam będzie prawdopodobnie wystarczająco na to. Więc z tymi pompkami jest tak, że pewne ograniczenia wynikają z naszej wyobraźni. Staramy się parę form bardziej dynamicznych, tak jak przy okazji wykroków, zaproponować i przy pompeczkach. Czyli, proszę bardzo, taka sytuacja. Jesteśmy w podporze, starajmy się zrobić pompkę dynamiczną do nawet lekkiego odbicia. Idziemy sobie w dół, ekspresyjnie do góry. Lądowanko, cały czas kor napięty, hop. Wykonaj 5-6 takich powtórzeń, zrób przerwę i tyle.
korzystając z dobrodziejstw naszej nowo skonstruowanej maszyny do ćwiczeń. Mamy dwa ręczniki, dwie stopy na ręcznikach. Jesteśmy w podporze. Ćwiczenie, które też będzie fajnie nam grało z naszym korem. Na zmianę prawa, lewa noga. 10 prawa, 10 lewa, napięty brzuch, pośladki. Działamy sobie w tej strukturze. Jeżeli dla kogoś jest to zbyt monotonne, bądź też czuje się w niezłej formie, można spróbować sobie przejechać przód, tył na obie nogi. To jest kolejna forma. I jeszcze jedna forma, którą możemy zaproponować poprzez większe zgięcie bioder. Hop, 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 hop. Wykonaj 5-6 powtórzeń na początku. Więcej serii, mniej powtórzeń, dobra technika.